Siemano, moje imię jest, jestem Maraz, witam z kolejnym odcinkiem, zagramy Medieval 2 Total War. Dzisiaj szykujemy się do bitwy z Węgrami. Ja tak ciekawie zobaczę sobie, co było na automacie. Przejście nie, przed, zapisz grę. Nie, albo wiecie co? Nie, ja chcę uniknąć tej walki z... z Węgrami. Po prostu nie chcę walczyć na tak otwartym terenie, dosyć miałem strat, muszę to inaczej rozegrać. Super, można rozegrać. Cieszę się. Bardzo. Dobra, ci za turę dojdą. To mi się nie podoba. Okej. Już jest lepiej. Okej, to bym się mógł od nich oddalić. Ale dobra, jeden oddział wykończony, co mnie cieszy już. Bardzo. Sofia. Dobra, wy się dołączycie do bitwy. No i co, ludziska, tutaj muszę na chwilę przerwać, tak więc ja wam dziękuję za uwagę, zaraz do was wrócę. Okej, ludziska, sprawa załatwiona. Ciężko będzie. Jakieś posiłki? 1:1. Nie. Wycofajmy się z bitwy na razie. Konstantynopol. Armia dochodzi dopiero do Sofii. Ragusa obroniona, to mnie cieszy. Dobra, ludziska, coś chciałem jeszcze sprawdzić. Raport z końca tury. Co to jest? Niosący miecz. Dobra, to mnie nie interesuje. Sprawa na Bliskim Wschodzie. Nic. Na Apple. Tak sobie tutaj wszystko śmiga. Tutaj nie chcę tych, żeby mi się szkolili. Już. Warszawa. Czy tam Kraków. Przymierzeńcy, całe szczęście. Dobra, w Sofii. Chciałbym, żeby oni się szkolili. W Konstantynopolu nie chcę. Dobra, skończymy sobie turę. Prawdopodobnie będziemy musieli ludziska bitwę stoczyć. Nie wiem, co chcą nam naklepać. Morałów. Mediolan tutaj już nic nie zdziała. Pod Ragusą widzę, że armia jedna, jakieś tam oddziały, jest pełne wojsko. Dobra. A! Węgry nie atakują. Bardzo dobrze. Wydajcie do Sofii. W Ragusie. Tych rozwiążemy. A tych połączymy. Dobra, Ragusa jest broniona. W 100%. Zobaczmy teraz tak, jak z hajsem stoimy. Oj, nie za dobrze. Raport z końca tury. Mediolan dalej jest na drugim miejscu pod względem armii. No ni cholery, no nie dojdę tam. Rekrutować też nie mogę. Cezare, zaślubiny, zawieszenie broni, Dania, Anglia, raport rekrutacyjny, kolejka budowiska, ma na raport rekrutacyjny, chcę jeszcze zobaczyć. I Kalium, dobra. Tu możemy wstrzymać rekrutację. To chciałbym kupić sobie paru, no właśnie, nie mogę. Parę oddziałów. Ci za turę dojdą dopiero. Cholera. Wsparcie, ile to jest? Raz, dwa, trzy. Siedem oddziałów.
7 oddziałów, dobra, pięknie. Musimy się tutaj zestrzec z Węgrami i dopiero potem możemy ruszyć ewentualnie na Zagrzeb, wyciągnąć troszeczkę armii z Ragusy i takich troszeczkę tutaj rozlokować. Mediolan mnie tutaj drażni. Tutaj nie mam żadnego dowódcy, to boli najbardziej. Dobra, jeszcze jedną turę ludziska przeczekamy. Wenecja. Co wy ode mnie chcecie, Wenecjanie? Prawa handlowe? Cokolwiek. Się bardzo cieszę. Dziękuję. No trudno przez 9 tur jeszcze. Dobra. Spróbuję się kawałek wycofać. Okej, ci idą pod Sofię. Świetnie. Tu ich zaatakujemy. Mam nadzieję, że ten oddział dojdzie do Sofii. Szybko i sprawnie. Węgry wyszły. Mongołowie nic tam nie kombinują. Bardzo dobrze. Teraz zobaczmy. Okej, my sobie tutaj dojdziemy. I spróbujemy ich zaatakować. 2-1. Dobra, zapiszmy grę. No się o to martwię, że tutaj mogą mnie uciągnąć chłopaki. Cudownie. Świetna bitwa wygrana i mamy na minusie z hajsem. Wzrost cech. Portugalia Medion, bardzo dobrze. Trabazon. No i tu ich nie chciałem za bardzo rekrutować. Czemu się tu rekrutują? Do ślicznych oddziałów. Ale wiecie co, wycofamy jednego generała i pójdziemy z nim tutaj do Trabazon. I spróbujemy zaatakować jakieś miasto tureckie. Może coś tutaj się uda ugrać jeszcze u Turków. Wzrost cech, rycerskość, kolejka budowli wstrzymana. Osada obrężona, już nie. Dobra. Papież sobie pływa. Niemcy mi tu jeszcze dupę trują. Ale ciężko będzie ludziska wyrobić się w planie. Chyba, że naprawdę coś mi się teraz zmieni i ruszymy na Mediolan. Ale wątpię. Teraz nic tu za bardzo nie mogę ugrać. Zobaczmy, jak z hajsem będziemy stać. Mediolan nic nie wykombinował. Węgry też nic. Świetnie. Ja bym najchętniej poszedł za ciosem i ruszył na Węgry. Gilda mieczników. Dobra, przydałoby się. Dobra, spróbujmy ruszyć na Węgry tą armią. Oni tu mają gdzieś tak. Tu jest jedna osada i tu jest druga osada. Przydałoby się jedną zdobyć i splądrować. Tu była decydująca bitwa. Okej, wiecie co? Zatrzymamy ich tutaj na moście. Okej, dobra, tak sobie staniemy. What the fuck? Kolejna armia. Druga armia. No ile tutaj? Dobra, cofnąć się. Chłopaki. Tutaj muszę was trochę doszkolić. Przydałoby się wyciągnąć tutaj z RODO, z jakiegoś generała ściągnąć. Z Ikarium też jednostki pościągać. Dobra, chłopaki, wypłyniecie tutaj. Droga zablokowana, admirał jaki tam. Maurowie mnie zablokowali. Dyplomacja, czy on z Maurami? Nie mam nic na pięku. Wiecie co? Kusi mnie tutaj cholernie wyjść do...
pod... Antochię za dwie tury. Jakby się udało Antochię splądrować, to bym był bardzo happy. Niemcy, co wy do mnie chcecie? Jeśli mam się stać waszym wasalem, wypchajcie się! Trolling. Dobra, możecie mnie tu atakować pod Ragusą. Ja jestem za. To jest tak potężna twierdza, że mogą mi naskoczyć. Okej, okay, to jest dowódca mediolański. Jeden do jednego. Okej, będą mnie gonić. To mi się nie podoba. No dobra, zobaczymy to osobiście. Jak uda się dowódcę wykończyć na samym początku, będzie zajebiście. Lepiej wrócą w pykle niż służyć w niebiosach. John Milton, bardzo fajne powiedzenie. Mnie się podoba. Okej, zrobimy sobie... Rozlokujemy sobie siły. Oni mnie atakują, to ja wolę sobie gdzieś tu skoczyć na górkę. Pięknie. Łucznicy, luźna formacja, rozłożyć się tutaj. Zaraz grupa. Dobra, to sobie przestawię na biureczku. Okej. Okay. Ustawimy się tak. Będzie kolejna grupa, żebym wiedział, jak oni są tutaj rozlokowani. Bo tutaj i koło mamy. Tu mamy trzech generałów, które sobie ustawimy na flankę. Okej, ludziska, słuchajcie, dajcie mi jeszcze chwilkę, zaraz do was wrócę. Dobra, ludziska, już jestem z powrotem, tylko po prostu musiał mi Mirlitz nawalić. Dobra. Okej, ten tutaj się przelokuje już. Świetnie. Ragusa podążeń, to już znamy. Cholera jasna, czemu w bitwie musi akurat nawalać w takim stopniu? Dobra, chłopaki, wy się wycofacie za most zaraz. Ba, dobra mapka. Mamy szansę to obronić. Sorry, dziska, za tą powtórkę z rozrywki, no ale po prostu to wyszło jak wyszło. Dobra, spróbujmy to jeszcze raz wykombinować. Ten, który broni wszystko, nie broni niczego. No, dobra. Już są... Już jest gorzej. Dla moich łuczników. Pogoda się zmieniła. Ale mapa została niezmieniona, tak? Bardzo dobrze. Okej, okay, a czemu oni się tak kinie rozlokowali? Grupa. Szeroko. Konnica, to jest tak, ci i ci. Ich zaraz tutaj na flankę gdzieś postawimy. Grupka. I teraz tak, jak tu mają siły. Ok, to są chyba wszyscy. Jeszcze tu jeden oddział. Spróbujmy to tak rozlokować. Dobra, w taki sposób, żeby oni najbliżej mnie podeszli. Ok, możemy rozpocząć walkę. Chłopaki, no i do dzieła. Oni powinni mnie atakować. Stop.
Niech podejdą jak najbliżej. A ci dalej z tymi trybuszetami. Ok, atakują. Dobra, świetnie. Przegrupować się. Dobra, tutaj. I spróbujemy rozwalić jednym generałem trybuszety. A resztą tak zobaczę, jakoś może się uda. Milicję kuszniczą. O, to będzie dobre rozwiązanie. Dobra, chłopaki. Wy tutaj. A reszta na te trybuszety cholerne. Dobra, pięknie. Oflankować gnoi. Milicja włócznicza, oni mi tutaj bardzo... No, cholernie upierdliwi. Dobra, rozwalcie te trybuszety. Gdzie to jest generał? Czy ten dowódca ich? Włoska milicja, wy się wycofajcie. Tak samo ci. Ci zrobili porządek? Zrobili porządek. Zginął arystokrata. To nasz. Dobra, teraz tak. Naszym zadaniem będzie tak. Stawienie czoła Mediolanowi. Piechotą. Dobra, was tutaj oflankujemy. Tu chłopakami wyjdziemy naprzeciw tym. Spróbujemy jakoś w plecy wjechać. Ciekawe, który arystokrata zginął. Nawet nie wiem, jaki to jest teraz dowódca. Dobra, to powinni być wszyscy wzięci do walki. Dobra, ci się przetransportowują. Dobra. Troszeczkę im tam. Moska milicja włócznicza. A, to będzie bolało. Wycofać się. O, Mediolan już dostaje łupnia. Włoska milicja. Konnica na włoską milicję. Dobra, jechać, jechać, panowie, jechać. Grupa się trochę... rozjechała. Milicja włócznicza. Fucking shit! Dobra, poddają się, świetnie. Mediolan obrywa. Dobra, dobra, poddają się. Wycofać ich. Bicie, bicie, chłopaki, bicie. Dobra, teraz tych. Musimy im pomóc. Świetnie, poddają się na całej linii. To mnie się podoba. Pięknie. Dobra, niech się poddają. Widzę, że armia bez dowódcy to nie armia. Dobra, generał. Cała jazda. Do dzieła. Dobra, was wycofamy chyba na chwilkę. Dobra, zrobimy taki knyw. Tych objedziemy. A tych weźmiemy w ten sposób.
Katapulta, dobra. Świetnie. Dobra, tych musimy wycofać. Niech się tutaj zajmą tymi. A dowódca jak tutaj sobie radzi. Świetnie. Piechota dała radę. Dobra, wszyscy zaczynają się poddawać, to mi się podoba. Dobra, tu jest gdzieś oddział jakiś jeden, co musimy wspomóc. Dobra, nice. Przybliżenie mapy. Są to oddziały milicja kusznicza i milicja kusznicza, jedziemy z nimi. Dobra, ci się poddają, możecie ich gonić. No, ci tak samo się poddają. O, pięknie. Wytłuc ich. Ok, wybijemy wszystkich. Czy tu są nasi? O, sobie pięknie radzą. Coś pięknego. Wszyscy uciekają, będzie totalna masakra. Ok, wybijcie ich. Ok, bronią się do ostatniego. Czterech zostało. Dwóch. To będzie chyba ostatni. Dobra, tą milicję kuszniczą. A to sobie chłopaki dają radę. Świetnie. Tak, gońcie ich, gońcie ich. Co tutaj się dzieje? Jakieś oddziały widzę. Pięknie. Takiej rzezi to ja dawno nie widziałem. No, udało się w miarę. Dowódca tam goni tego, tą jedenastkę. Ok, tu widzę, że ktoś jeszcze ucieka. Dogonimy ich. Piękny oddziałik. Dowódca tam sobie robi wszystko, jak powinno być. Ciekawe, czy wyłapiłem 800. Miło by było. Pięknie. Dobra, skleszczy ich. Tak, tego jednego, niech sobie ucieka. Ma szansę przeżyć. Okej. Wystraszeni? Okej, gońcie ich. Gońcie tych. I tu jeszcze ktoś się cofnął na pole bitwy. Gdzie oni są? Mediolan, a czemu ich nie mogą atakować? Może generał ich ruszy z atakiem? Pięknie. Dobra, wszyscy? Nie, wszyscy nie. Wyłapali ich. Aha, ci się cofnęli za granicę i przemierzają mapę. Świetna bitwa. Świetna, podoba mi się. Jedna z niewielu tak dobrych bitew. Okej, cała armia Mediolanu się rozpierdoliła. Dobra, tam, że statki straciliśmy, to mniejsza z tym. Okej, dobra, nice. Elfaty się pozbyliśmy. Sofii są niezadowoleni. Neapol mnie nie interesuje, zamieszki w Sofii.
Dobra, do Sofii wracacie. Przybyły hordy. No, jak stracimy Tbilisi, mówi się trudno. Raport z końca tury. Mongołowie są na pierwszym, a ktoś nas wyprzedził. Pod względem wojskowym. Wojska. Mongołowie, oh fucking shit. Mediolan, no wiem, troszeczkę lepiej. Francja nie, Niemcy, no, Niemcy są na równi z nami. Szkocja nie, Anglia też nie, Ruś też nie. Czyżby Niemcy nas wyprzedzili w stosunkach wojskowych? Zobaczmy sobie, jak Polska sobie radzi, tak z ciekawości. I tam papież na równo. Terytorialne, Polacy mają przesrane, chyba padło miasto. Znaczy, Polska padła. Niedobrze. Ci po tym rogu są sobie stacjonują, niech sobie stacjonują. W Salonikach jest dowódca jeden. Może go wyciągniemy i skoczymy sobie tutaj na ten. Dobra, tutaj się o nic nie boję. W Sofii mógł zrobić doszkolenie. Ale dobra, mniejsza z tym. Tbilisi. Uciec z Tbilisi, wycofamy sobie jednego generała. Na wszelki wypadek. Albo nawet, bo Tbilisi na pewno nie obronię. To jest naprawa. Dobra, poświęcimy jednego generała. Sprawy, jak to się mają. Dobra, musimy zdobyć Antiochię. Za kolejną turę ją splądrować, by hajsu trochę zarobić. Może nawet eksterminacja by się przydała. Okej, Mongołowie mogli z nami sojusz podpisać. Dyplomacja, nic z tych rzeczy. Pokaż uszeregowanie frakcji, nie agenci. Mam księżyczkę jedną i jedną w Konstantynopolu. Okej, weźmiemy tą. Przydałoby się ją wygonić do Mediolanu aż. No, będzie sobie ze spokojem szło. Dobra. Antiochia. By było trochę hajsu już z tego. Grajdowu całego. Ale nic bliska, tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się bitwa podobała. Dosyć piękna moim zdaniem. Jedna z lepszych bitew. Okej, tutaj się wszyscy rekrutują. Bardzo dobrze, tak więc cóż, ludziska, ja wam podziękuję za uwagę, byłem Maras, komentujcie, oceniacie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.